Dzisiaj jest nasz wielki dzień, weszliśmy na New Connect. Jest to pierwszy stopień tak naprawdę w naszej drodze przyszłość. Jesteśmy na New Connectie po to, żeby się pokazać, po to, żeby przygotować się do wejścia na główny rynek. Chcemy zadebiutować, mamy nadzieję, na przyszły rok na głównym rynku. Chcieliśmy pojawić się na New Connectie po to, żebyśmy mogli stać się bardziej rozpoznawalną spółką. To jest dość ważne. To jest dla nas pierwszy krok, jeśli chodzi o takie upublicznianie spółki. Na pewno nie chcemy się na tym New Connectie zatrzymać. Na pewno chcemy pójść dalej na GPW. Później prawdopodobnie jeszcze gdzieś dalej. Tak? To są jeszcze niesprecyzowane plany, nic konkretnego, ale bardzo chcielibyśmy stać się kiedyś jedną z największych spółek growych na świecie. Jesteśmy 13. debiutantem w tym roku, ale najbardziej szczęśliwym. Można zaobserwować handel na naszych akcjach. Naszymi akcjami handluje prawie połowa New Connectu teraz aktualnie. Mamy całkiem niezłe wzrosty już pierwszego dnia. Poruszaliśmy na prezentacji tak naprawdę kwestie wyceny, przy której pojawialiśmy się tutaj na New Connectie i jakby porównywaliśmy to do innych spółek z branży, które też się tu pojawiały. Wskaźniki zarówno finansowe, jak i takie marketingowe przemawiają bardzo, bardzo za nami. Natomiast ta nasza wycena startowa była dużo mniejsza niż konkurencji. No więc ja zakładam, że szybko się to co najmniej wyrówna. W tym roku planujemy jeszcze 3 produkcje. Będą jeszcze 3 tytuły, to do końca roku. I w przyszłym roku, w pierwszej połowie przyszłego roku, jeden z największych produktów, jakie do tej pory powstały. Gra o tematyce snajperskiej. Tu jeszcze za dużo nie mówię, jeśli chodzi o to, jak to będzie dokładnie wyglądało. Natomiast na pewno w pierwszej połowie przyszłego roku bardzo duży projekt. No i też liczymy, że z dużym echem odbije się w świadku growym.